Choć początek rodzinnych obchodów Święta Flagi w Augustowie był chłodny i deszczowy, nie zniechęcił mieszkańców do uczestnictwa w uroczystym przemarszu ulicami miasta ze 100-metrową biało-czerwoną. Flaga niesiona przez augustowian i z ziemi, i z powietrza. Prezentowała się naprawdę imponująco. Biało-czerwona to po orle drugi najważniejszy atrybut naszej polskości. To symbol, który w czasie pokoju pozwala być dumnym z Polski. W czasie niepokoju pod jego sztandarami, pod jego barwami walczyliśmy o wolność naszą i nie tylko naszą. Szanowni Państwo, cieszę się, że mieszkańcy Augustowa już drugi rok z rzędu w taki rodzinny, wspólny sposób świętują Dzień Barw Narodowych, Dzień Flagi Narodowej. To bardzo cenne, że chcemy w tym dniu być razem, być rodzinnie. Szanowni Państwo, bardzo Wam za to dziękuję. Tak jak powiedział mój zastępca Filip Chodkiewicz, dzisiaj naprawdę jest to dzień dla patriotów, dla tych, którzy potrafią nie bać się takich niespodzianek aury. Tuż po bardzo krótkiej oficjalnej części uroczystości otwierającej wspólne świętowanie, mieszkańcy w towarzystwie władz miasta przemaszerowali na Błonia nad Nettą i tam, pomimo chwilami wręcz ulewnego deszczu, raczyli się kiełbaskami z grilla, jabłkami, cukrową watą i innymi przysmakami. W pikniku towarzyszyli im samorządowcy. Taki mamy pomysł na obchody 2 maja i powtórka z ubiegłego roku, kiedy również był ten akcent z niesieniem 100-metrowej flagi, w tym roku również. Właśnie zależało nam na tym, żeby było to święto rodzinne, żeby to pokazywało też, żeby dorośli mogli przekazywać dumę z biało-czerwonej dla tego najmłodszego pokolenia. I myślę, że tak to rzeczywiście w Augustowie wychodzi. Niezrażony deszczem świętował z nimi również przedstawiciel rządu, augustowianin Michał Wiśniewski. Podsekretarz stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej jest rodowitym augustowianinem. Augustowianie zawsze dają radę i dzisiaj mimo tej aury również pokazali swój hart ducha, bo to jest święto, gdzie właśnie krzewimy wiedzę o naszych symbolach narodowych, gdzie oddajemy cześć i chwałę dla bieli i czerwieni. Moi przodkowie, dziadkowie to byli wielcy patrioci, którzy walczyli w wojnach, czy to polsko-bolszewickiej, czy to w II wojnie światowej. I to, jakim jestem dzisiaj człowiekiem, wyniosłem z domu. Rodzinne świętowanie na Błoniach było pełne wrażeń i oczekiwań. Najmłodsi mieli własne pomysły na świętowanie. Powiesz mi, jak masz na imię? Michalina. Michalinko, co tutaj robisz? Jeszcze nie wiem. A na co masz ochotę? Na watę cukrową. A lubisz tutaj przychodzić, żeby się pobawić z innymi dziećmi? Tak. A jakie zabawy najbardziej lubisz? Chyba bawić się w chowanego. Z zabawą w chowanego wygrał jednak zaplanowany program artystyczny, który przygotowały dzieci z miejscowych placówek przedszkolnych i szkół. To one zawładnęły sceną na Błoniach i tam były oklaskiwane przez mieszkańców miasta. Młodzi artyści przyszli tu z rodzicami i rodzeństwem. Ci zaś kibicowali im w trudnej sztuce umilania czasu zgromadzonej publiczności. Justyna. A ty jak masz na imię? Klaudia. Mateusz. Pięknie. Dlaczego tutaj przyszliście? Po prostu Klaudia występuje dzisiaj, ma występ. Będzie śpiewać piosenkę. Klaudia, jaka to będzie piosenka? Jesteśmy Polką i Polakiem. Ze szkoły, z dwójki z naszej tutaj, z Augustowa. I dlatego jesteśmy na pikniku. Cieszysz się na ten występ? Tak. A ty dlaczego przyszedłeś? Będziesz kibicować siostrze? Tak. Jakie wy macie piękne oczka. Jak masz na imię? Waldek Grąski. Pięknie. A powiedz mi, nie jest ci za zimno? Nie. A dlaczego tutaj przyszedłaś? Żeby oglądać krótki taniec. Święto flagi. Święto flagi. Fajną mamy flagę. Podoba ci się? A jakie ma kolory, pamiętasz? Czerwoną i białą. Waldkowi towarzyszyła też starsza siostra.
A dlaczego przyszłaś tutaj? Żeby zaśpiewać mój występ. Jaką będziesz śpiewać piosenkę? To Polska właśnie, to moje miejsce. A z której jesteś szkoły? Ja nie w szkole, tylko w przedszkolu. Naprawdę? Przedszkolu numer 6. A wyglądasz już jak uczennica, wiesz? Bardzo pięknie, duża, fajna dziewczynka z ciebie. Zaśpiewasz nam kawałek? Zaśpiewaj. Zaśpiewaj to Polska właśnie. Taki malutki kawałeczek, dwie linijeczki. Zaśpiewaj. To Polska właśnie to moje miejsce. Tutaj mocniej bije mi serce. Czas najmłodszym gościom pikniku umilali również strażacy ochotnicy z augustowskiego Lipowca. Służba i przyjemność, bo przyjechaliśmy wozem strażackim z jednostki Augustów Lipowiec, żeby pokazać nasz sprzęt, wytłumaczyć dzieciom, co robimy, i żeby mogły przymierzyć strój strażaka i poznać naszą pracę. Radosne prezentacje przedszkolaków rozgoniły chmury nad Augustowem, a na Błoniach wreszcie można było zamknąć parasole i oddać się radosnej zabawie na olbrzymich zjeżdżalniach, które zachęciły dzieci do aktywności fizycznej. Kiedy na scenę wkroczyła Gwiazda Wieczoru, Róża Europy, wypełniony publicznością plac na Błoniach naprawdę już lśnił w słońcu. Europy wschodniej, noc kiedy powstaną narody, i ogień wybuchnie w sercach, powieją wiatry, popłynie krew, na zbrodnie czeka ich zemsta. Zbrodnie, 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 zbrodnie. Zdrowie, 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 zdrowie.